Rozmowa Dnia Ekstra, Anna Czcińska, dzień dobry. 6 października Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych obchodzi swoje święto, 17. rocznicę utworzenia. Jest to okazja do wręczenia jednostce sztandaru i świętowania wspólnie z mieszkańcami regionu. Gościem programu jest generał dywizji Artur Kępczyński, szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Witam serdecznie pana, panie generale. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Porozmawiajmy o tej wyjątkowej chwili. Wręczenie sztandaru to uroczystość wyjątkowa. Dlaczego tak ważna? Pani redaktor, no cóż, wojsko stoi na tradycji. Wręczenie sztandaru jest to uhonorowanie dla jednostki wojskowej, dla dowództwa, jego dotychczasowej działalności, jego pracy w historii wojskowości. Jest to niezmiernie ważny element, ważny dla nas. I dzisiejsze wręczenie tego sztandaru było dla nas uhonorowaniem podkreślającym w naszym mniemaniu nasze zasługi, jakie poczyniamy w kierunku obronności państwa, w kierunku rozwijania mocnych sił zbrojnych. Na sztandarze mogą być herby, mogą być symbole. Co wyjątkowego będzie, co wyjątkowego jest na sztandarze Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych? Tak, oczywiście sztandar jest również przywiązaniem do lokalnych tradycji. I w tym przypadku również tak jest. Mamy na sztandarze naszym herby miasta Bydgoszczy. Mamy również symbolikę określającą region kujawsko-pomorski. Jest to dla nas bardzo ważne. Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych, co prawda, swoją odpowiedzialnością pokrywa obszar całego kraju, jednakże to tu jest nasze dowództwo, tu jest nasza siedziba i z tym regionem bardzo mocno się wiążemy. To porozmawiajmy może właśnie o tych 17 latach, bo jaka dzisiaj jest rola, jakie jest miejsce w strukturze Sił Zbrojnych, jeżeli chodzi o pracę, funkcjonowanie Inspektoratu? Tak, Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych jest to instytucja w hierarchii ustawienia bardzo wysoko. Naszym bezpośrednim przełożonym jest szef sztabu generalnego, więc jest to dowództwo o bardzo wysokim poziomie. Wynika to głównie z zakresu naszych zadań. Zadania Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych to jest głównie zabezpieczenie logistyczne Sił Zbrojnych, całych Sił Zbrojnych, wszystkich jego rodzajów. I w związku z tym w hierarchii ułożenia, w systemie dowodzenia jesteśmy na bardzo znaczącym, wysokim miejscu. Obok dowództwa operacyjnego chociażby, czy dowództwa generalnego, największego dowództwa, największego elementu w Siłach Zbrojnych. To żeby jeszcze dopowiedzieć więcej, to może liczby, panie generale, czy cały czas Inspektorat Wsparcia ma taki budżet jak połowa Ministerstwa Obrony Narodowej? Połowa budżetu to budżet inspektoratu? Otóż w dużym zakresie chciałbym potwierdzić, tak. Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych jest dysponentem drugiego stopnia. Cokolwiek to znaczy dla słuchacza, to oznacza, że dysponujemy dużą częścią budżetu przydzielonego dla Ministra Obrony Narodowej. Do niedawna był to poziom około 50%. W tej chwili ta szala lekko się przesuwa, ponieważ bardzo duże nakłady idą na rozwój sił zbrojnych w kierunku pozyskiwania nowego sprzętu, pozyskiwania amunicji chociażby. W związku z tym ta szala przesuwa się w kierunku budżetu pozyskiwania tych zdolności. Jednakże wciąż dysponujemy procentowo dość dużo, bo około 45% budżetu państwa jest, że tak powiem, w dyspozycji Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, ale kwotowo jest to zdecydowanie więcej każdego roku. W tym roku przewidujemy, że ten budżet zamknie się kwotą około 34 miliardów złotych. I inna liczba, jest to zakład pracy, gdzie pracuje ponad 30 tysięcy osób. Tak, muszę to potwierdzić, z chęcią to potwierdzam zresztą, że w czasie pokoju nasze struktury to jest około 34 tysięcy pracowników i żołnierzy. No, jesteśmy największym pracodawcą, jeżeli chodzi o siły zbrojne, bo zatrudniamy około 24 tysięcy pracowników wojska. Jest to wsparcie dla wojska w kraju, ale też wsparcie, jeżeli chodzi o misje międzynarodowe. Jakie dzisiaj są realizowane? Stabilizacyjne, pokojowe, ratownicze? Pani redaktor,
Jak wspomniałem, Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych jest stworzony wraz ze swoimi wszystkimi podległymi strukturami i zdolnościami do zabezpieczenia aktywności polskich sił zbrojnych, głównie na terytorium naszego kraju, ale również gdy one przebywają za granicą, uczestniczymy w tym procesie i w dużym procencie to zabezpieczamy. Zabezpieczamy w związku z tym na różnych obszarach, zarówno Europy, jak i świata, w różnych zakątkach naszych żołnierzy, polskie kontyngenty wojskowe, które w tej chwili w kilku miejscach świata się znajdują. My zabezpieczamy to logistycznie, wydzielając odpowiednie komponenty z naszych brygad logistycznych, z naszych elementów. Zabezpieczamy również na terytorium naszego kraju, również naszych sojuszników, czyli nie ograniczamy się jedynie do zabezpieczenia logistycznego naszych wojsk. Na terytorium naszego kraju w ramach różnych projektów, różnych programów przebywa od kilku do kilkunastu tysięcy żołnierzy państw sojuszniczych, sprzymierzonych. W dużej mierze są one zabezpieczane przez nas. A jeżeli chodzi o pomoc Ukrainie, tutaj też chyba możemy powiedzieć, że Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych na południu kraju wspiera Ukrainę. No cóż, nie chciałbym tu być nieskromny, ale wydaje mi się, że gro wsparcia, jakie udzielane jest w zakresie militarnym, jest realizowany przez nasz element Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, który jest rozlokowany w pobliżu granicy z Ukrainą i praktycznie niemal całe zabezpieczenie z całego świata, które się przetacza na kierunku ukraińskim, przechodzi przez nasze ręce, przez nas jest koordynowane i w sposób właściwy już od pierwszych dni konfliktu, czyli praktycznie gdy 24 lutego dowiedzieliśmy się o napaści Rosjan na Ukrainę. W dniu 27 już mieliśmy zorganizowany taki element do dystrybucji i przekazywania środków na kierunku ukraińskim przez elementy Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, naszych brygad, które sukcesywnie na bieżąco 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu zabezpieczają ten proces. I jeżeli chodzi o przyszłość, to czy tutaj się coś zmieni, czy być może należy tutaj wzmocnić te działania, czy nie? No cóż, my podchodzimy do tego bardzo elastycznie. Element, który został stworzony, tak jak powiedziałem na samym początku, on ulegał ewaluacji, rozwojowi o różne swoje komponenty. My jesteśmy cały czas w gotowości do jego rozwijania. Sukcesywnie, na bieżąco dostosowujemy do aktualnych potrzeb. Nie wydaje mi się, abyśmy w najbliższym czasie mieli jakieś zagrożenie wynikające z tego, że moglibyśmy być niewydolni z tego obszaru. To porozmawiamy jeszcze chwilę o regionie. Jest pan dowódcą garnizonu bydgoskiego. Tak, jestem dowódcą garnizonu bydgoskiego. Jest to, o ile mi wiadomo, jeden z największych garnizonów wojskowych na terytorium naszego kraju. Ciekawy garnizon, ponieważ duża jego procentowo liczba to są to instytucje i dowództwa sojusznicze. W związku z tym jest to dla mnie bardzo ciekawa praca. Zabezpieczamy również te funkcje, te jednostki, te elementy. Garnizon się wciąż rozwija. Jest wiele elementów, które w najbliższym czasie ulegną rozwojowi, zwiększeniu liczebności, bo taki jest wymóg współczesnego świata, taki jest wymóg potrzeb obronnych naszej ojczyzny. Mówi pan o inspektoracie. Tutaj będzie więcej żołnierzy, więcej pracowników, czy nie tylko? Tak, mówię to zarówno z perspektywy Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, ale również elementów być może sojuszniczych, gdyż jest szereg inicjatyw, które być może dojdą do skutku i nasz garnizon bydgoski ulegnie zwiększeniu również w tym obszarze. Ale jeżeli mówimy o Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych i o zwiększeniu naszej liczebności, to mam tu chyba dość dobrą wiadomość dla mieszkańców tego regionu, którzy z chęcią chcieliby służyć wojsku, a mianowicie po raz kolejny uzyskam najprawdopodobniej na dniach zwiększenie etatu jednostek moich podległych bydgoskich po to, aby móc zasilić kandydatami z tego regionu. Bardzo się cieszymy, że w tym regionie jest bardzo, bardzo duża potrzeba w zakresie
zatrudnienia żołnierzy. Mamy wielu chętnych w tym obszarze i z tego, co już wiem, szef sztabu generalnego oraz pan minister wyrazi zgodę na zwiększenie etatu na ponad 300 żołnierzy, którzy w ramach dobrowolnej służby wojskowej w tej chwili się przygotowują i będą mogli służyć w tym garnizonie. A jeżeli chodzi o wyzwania, jeszcze na koniec, panie generale, 2 lata temu z okazji 15-lecia mówiło się, że przed inspektoratem wyzwania związane ze wzmocnieniem ściany wschodniej, zwiększoną obecnością wojsk amerykańskich w Polsce i stopniowym zwiększaniem liczebności polskiej armii. Czy te wyzwania są cały czas aktualne, czy dochodzi być może do nich więcej? Tak, one są jak najbardziej aktualne. Wszystkie z tych wyzwań wciąż realizujemy, rozwijamy. One oczywiście ewoluują w różnych kierunkach w zależności od chwilowych potrzeb. Jednakże ściana wschodnia to jest wciąż nasz priorytet, tak? I zabezpieczamy go. Tworzone są nowe jednostki operacyjne. Tuż za tym musi iść infrastruktura, zabezpieczenie logistyczne. To wszystko musi... A nowe jednostki, bo też wtedy mówiono, że istnieje potrzeba wzmocnienia potencjału inspektoratu, należy sformować kolejną brygadę logistyczną i wzmocnić potencjał logistyki stacjonarnej. I to się dzieje. Pani redaktor, to już mogę powiedzieć, że w tym roku tworzona jest kolejna, trzecia brygada logistyczna, w nazwie 4. brygada logistyczna, która będzie głównie ukierunkowana na wsparciu, wiadomo, poziom 3 zabezpieczenia logistycznego, za który odpowiada inspektorat, na kierunku nowo tworzonych dywizji na ścianie wschodniej. To już się dzieje, to w tej chwili się odbywa. Lada chwilę będą kolejne informacje w tym zakresie, jak to funkcjonuje. Natomiast jeżeli chodzi o terytorialny system zabezpieczenia logistycznego, tutaj też mogę podać przykłady, bo powstał kolejny wojskowy oddział gospodarczy w Siedlcach. Za chwileczkę powstaną kolejne wojskowe oddziały gospodarcze. Jest wiele grup zabezpieczenia, które muszą powstawać przy nowo tworzonych jednostkach. No taka jest kolej rzeczy. Logistycznie wszystkie te elementy muszą być zabezpieczane, wspierane i to wszystko idzie w jedno. I ostatnie pytanie. Święto inspektoratu to święto żołnierzy, święto miasta, święto regionu czy święto całego kraju? No cóż, po trochu wszystko. Oczywiście my jesteśmy ulokowani w Bydgoszczy. Bardzo się z tego cieszymy. Jest wspaniała współpraca zarówno z miastem, z województwem, z Urzędem Marszałkowskim. Bardzo chciałbym tutaj serdecznie podziękować, bo to właśnie dzięki tym włodarzom mamy ufundowany sztandar. Tak? Chciałbym bardzo serdecznie podziękować panu wojewodzie kujawsko-pomorskiemu. Chciałbym podziękować również panu marszałkowi województwa kujawsko-pomorskiego. No i oczywiście gospodarzowi tego miasta, panu prezydentowi miasta Bydgoszczy, za ufundowanie nam tego sztandaru. Dlatego też bardzo mocno wiążemy się z tym obszarem. Ale tak jak pani redaktor wspomniała, nasze zadania są na terenie całego kraju. Nasze jednostki funkcjonują praktycznie w każdym województwie, w każdym powiecie i traktujemy to jako święto nie tylko tego regionu, nie tylko nas tu w Bydgoszczy, ale wszystkich żołnierzy inspektoratu oraz jednostek i elementów przez nas zabezpieczanych. Dziękuję bardzo za rozmowę. Generał dywizji Artur Kępczyński, szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, był gościem programu.